Cześć, jak leci, drogie dzieci Gimbaza? A więc zanim włączyłem wideo, zacząłem szukać, gdzie jest ten wagon, cholera. Nie mogłem go znaleźć. Tu jest ten wagon. Hello! Więc ten wagon, jak widzimy, jest kwiecień i ciągle jest masa. Śniegu. Więc on ma wejść tutaj do Niagara i zaopatrzyć ich i tak dalej, i się sam zaopatrzyć. Natomiast tutaj mamy armię Adama Smitha. Chwileczkę. Tak. Czy ona nie jest oby za duża tutaj na ten Fort Niagara? Nie, nie, nie jest za duża, jest ok. Broni tutaj i bardzo dobrze. I ona po prostu to, że egzystuje i przeżyła i broni tam, to szachuje armię tego przeciwnika. Okej. Więc jest dobrze. Ruszyłem przed włączeniem wideo, znalazłem dwa statki. Ruszyłem tutaj statek, ponieważ zobaczyłem, że oni trochę ponieśli strat i trochę ich wycofamy. Zobaczymy tutaj. I widzimy, ten statek już ma troszeczkę ponieść strat. Więc USS Essex, tak naprawdę wszystkie moje statki będą w Nowym Jorku. Za dwie tury, 31 dni, to akurat tura, jeden miesiąc, jeden dzień. A Bainbridge Squadron Bainbridge'a będzie ciągle grasował tutaj i im dawał w kość. To bardzo dobrze. Więc ten wagon znalazłem, on był w Filadelfii. Wagony się robią w Filadelfii, która jest, kurde, gdzie jest Filadelfia? To jest południe, Filadelfia jest gdzieś tutaj. Lepiej widać, tak? Jak nie widać tego śniegu cholernego? No właśnie, tu jest Filadelfia, hallo. Więc ten wagon pojedzie sobie. Czy możemy te Naval Stores... Czy możemy je ruszyć? To by był cud. Nie, nie możemy ich ruszyć. No one są... No właśnie, to są skrzynki z zaopatrzeniem i tak dalej, więc spoko. Więc widzę, że Filadelfia to jest jeden z główniejszych portów i główniejszych miast. I jego trzeba bronić. Więc mamy dobrą obronę. Mamy trzy oddziały artylerii. Jedna milicja i drugie... Piechota, to jest dobry pułk, ma cztery elementy i jest w miarę ok. Czyli ten zaopatrzeniowy wagon tutaj pójdzie do tej armii i zobaczymy, jak to nam pójdzie. Ok, dalej, co my tu mamy? Gość się obudzi tutaj, to jest dosyć duża armia. I tak naprawdę oni teraz się obudzą w Montrealu, jak znam te numery, i tak. Więc my pójdziemy tutaj. To jest 55 dni. I spróbujemy oblężenie zrobić ich. Tutaj mamy masę żołnierzy, które możemy dać tej armii posiłki. Okej, okay, czy tutaj coś zostało? Tak, została artyleria i milicja. Tylko że milicja ma tylko jeden orany, ich jest tylko jeden. Jest bardzo mało żołnierza. Więc wiesz co, gościu? Trzeba zrobić tak, że zostawimy jeden oddział. Hej, hej, powiedziałem, zostawimy jeden oddział z tej armii i to piechoty tutaj, ok. I teraz tak, ta 21 piechota zostaje w Sackett Harbor Defense. Oni będą, mimo że oni się są mobilni, ale zostawimy tutaj ich ekstra. Natomiast armia Pike'a, Zebulona Pike, Zebulon, ale fajne imię, pójdzie tutaj i 55 dni mu zajmie, ażeby dojść tam. A w międzyczasie, jak wyślemy im tutaj ze 2 czy 3, czy nawet 4 oddziały milicji i tak dalej z Ticonderoga,
żeby ich wesprzeć i będziemy zrobili oblężenie Plattsburga, bo Chamy odbiły nam Plattsburg, wzięli Plattsburg dla siebie, niedoczekanie, to jest ziemia amerykańska, Stanów Zjednoczonych i wara od mojej ziemi. Ok, armia Smitha ma 132. Ok, jest tragicznie. Jest. Ona się, kiedy się ona odrodzi? Nie wiem, ale już jest troszeczkę lepiej. Ok, więc tutaj mamy siłę... Ok, chwileczkę. Przetrze oko. On ma siłę 77. Indianie mają siłę tutaj 117. Przepraszam, oni mają więcej, bo jest dwa plemiona. Jest John Brand's Alliance 117 i Ottawa Tribe 24. ale okej, to jest mały problem, ponieważ oni mają przetłaczającą przewagę nad nami. Nasza w power jest 77, a oni mają power 130-140 z kawałkiem. Czyli mają dwa razy tyle siły. I my im robimy oblężenie. Tutaj mają siłę 24, a my mamy siłę 67. Więc może... dobra. Fort Dover. Dobra, trzeba ruszyć tych gości. Mamy flotylę, więc załadujmy tych gości na to... Nie można, jest ich za dużo. Ile oni mają tutaj... Czy to jest... To są transporty. Ok, ile możemy załadować tych gości na tą flotylę? Okej, okay, możemy ich trochę załadować. Który jest dobry żołnierz? Rensselaer. Tak. Trzeba chociaż dwóch ich załadować. Okej. Okay. Jeszcze możemy chyba ich troszeczkę... Nie, zostawimy dwa oddziały tutaj. Johna Miller armia będzie miała dwa oddziały, ponieważ ten ma tylko jeden element i to niepełny. Ten ma trzy elementy milicji, to nie jest super silny, a ten ma cztery milicji, ale jeden jest, o Boże. Więc ten skwadron wypływa i teraz... Czy robimy desant tutaj? Nie, idziemy na Indian. Zajmą się jedną sprawę. To tylko mu 9 dni zajmie. I teraz robimy desant. Na to miejsce. Ok, więc jest załatwione. Jest załatwione. Desant robimy na to miejsce. Nasza armia tego gościa się desantuje. Bardzo fajnie. Ma trzech dowódców, a ten ma tylko jednego, ale jest cool. Nie, on ma defensywę 2, a ten ma... Może zmienimy im tutaj tych gości. Ach, bo ten jest, to jest dwóch dowódców, a trzeci dowódca jest morski. Isaac Chauncey. Więc, który ma lepszą defensywę? Żaden. Dobra. Okej, okay. Oni są tacy słabi dowódcy, ale spoko. Dojdą tutaj, zrobią desant i później przejdą tutaj. Będziemy, skoro tu jest tyle tych gości, jest taka parszywa przewaga olbrzymia, ich, no nie wiem, będziemy tutaj robili oblężenie i bronili się, przynajmniej szachujemy ich, oni mogą wyjść i nas zaatakować, ale może się nie odblokują, może nie będą aktywni, te kumsech i tak dalej, może go szlak trafi, cholera wie. Ok, więc sytuacja jest załatwiona. Co tu się dzieje? Mamy dragunów, problem jest taki, że oni są dobrzy przeciwko... Schowa się do Boonesboro, że oni są dobrzy przeciwko Indianom, bo się szybko poruszają. I to jest taka mobilna rezerwa tutaj, jak się tutaj Indianie pokażą, ale skąd się tutaj mają Indianie pokazać, jak tu nikogo nie ma? No właśnie.
to można tych dragunów ruszyć gdzieś. Ten problem jest taki, że jak oni zaczną maszerować. Nie, oni są i tak zalokowani. Problem się sam rozwiązał, nie mogę ich ruszyć. Okej. Okay. A jakby maszerowali po śniegu, to by cały ten oddział szlak trafił. Okej. Okay. Mamy oddział tutaj, piechoty. Oni doszli do Beaufortu i. O, cudownie, doszliśmy tutaj. I ten oddział. Nie wiem, czy poniósł straty, być może poniósł, ale mamy tutaj już oddział w Beaufortcie i bronimy go. A gdzie jest cholera? W Augusta była taka armia, już nie ma armii. No to tragicznie jest. Okej, wracamy do Augusty, bo to jest główne miejsce i tam wchodzimy. A gdzie ta nasza milicja poszła? Nie wiem. Poszła w pizdu, rozwiązała się. Cofamy. Okej, nasze statki ruszyliśmy z powrotem, tak, ponieważ. No właśnie. Mamy troszeczkę straty tych gości, więc może wrócimy do Nowego Jorku, zreorganizujemy flotę. Okej, okay, co tu dalej? Nie patrzymy na śnieg, patrzymy na sytuację strategiczną. Boże, ta armia tego Smyfa 132. Ona nie może się tutaj za bardzo odrodzić. Cholera. Powinna się odradzać, co jest grane. Okej, okay, jest ich za dużo. Jest ich za dużo, tutaj za mało się odradzają. Który jest tutaj? Czy możemy wziąć tego gościa? Tutaj nie, nie możemy. Weźmiemy go do Charlotte. 27 dni, niech wejdzie tam do środka. Co tu jeszcze mamy? Smyfę. Ten gość w ogóle też niech pójdzie do Charlotte. I tam wejdzie do tego fortu. Okej. Okay. Tutaj produkują im i tam. O Boże, nie, tu nic nie produkują. Trzeba pójść do Oswego. Trzeba pójść do Oswego. Z ty gościu idziesz do Oswego i wchodzisz do fortu. Tak. 38 dni. Ok, więc tutaj produkują 3 i. Jest ok, bo trzy skrzynki produkują. Może tu się będą szybciej odradzali, jak ich rozbijemy tą armię trochę. Jest całkiem dobrze. Jest całkiem dobrze. Co tutaj mamy za flotylę? Mamy flotylę. No właśnie, tu mamy za mało żołnierza, żeby coś tutaj działać. Żeby tutaj zrobić, no nie wiem ile w Kingston jest żołnierzy, pewnie dużo, jakbyśmy tutaj zrobili desant jakimiś żołnierzami, to by pewnie dostali w dupę. Więc na razie nic nie będziemy ryzykować. I to by było na tyle naszych ruchów. I teraz patrzymy, Nowy Jork. Okej, okay. Opóźnił się, armia hula tutaj jest, fajnie. Michigan Volunteers, w Detroit są. To są ci goście. Milicja jest, fajnie. W Beaufort ma milicję, nie, wracamy teraz do Augusta, ci Indianie skądś tam wyszli. Korsarze zatopili dwa statki. Haha, to dobrze. Jak topimy ich statki, to zarabiamy te engagement points, to bardzo dobrze. Decatur Squadron znalazł piątą flotę, zadaliśmy im straty 9. Aha, to była ta bitwa między tymi korsarzami naszymi, a ich statkami, przepraszam, handlowymi. Okej, okay, tu jest jego armia, oblężenie, bardzo dobrze. Nowy Jork jest w Europie, bardzo dobrze. W Kentucky mamy dragunów, których nie możemy ruszyć, widzieliśmy to fajnie. Nowy reinforcement. Saketa chyba, Harbor Defense, czy coś tutaj, nie wiem, ale jak mamy reinforcement, jest dobrze. I regular replacement gdzieś tutaj poszły, tak, gdzie to było? Nie pokazuje mi. I to było na tyle, więc uciekam moimi statkami, nie uciekam, zreorganizuję, te, które są ranne, pójdą tutaj, a resztę dam, pchniemy do punktu tutaj i będziemy walczyć. Natomiast tutaj jest, jak to jest? No właśnie, ten US, ci goście powinni odejść, ponieważ on dostał trochę w dupę. Nie, wiesz co?
Zostawimy im. Zostawimy ich i... Mamy za mało jedzenia i żarcia. Więc mamy 62% i dlatego nie mamy... Musimy się zaopatrzyć. Pójdziemy do Norfolku. Okej. Spoko. To 31 dni, więc nasza flota, jak widzieliśmy tutaj, trzeba było sprawdzić, mamy 62% żarcia i wody, więc zaczynamy głodować. A jak głodujemy, to ponosimy straty bez akcji przeciwnika. A tutaj tak samo. O Boże, tu mamy 36%. Zwiewamy do nowego... Zwiewamy tutaj, kompletnie. Zwiewamy do portu. Czy tu jest jakiś port? Tu jest Boston, wiesz co? Bliżej jest Boston. Pójdź se gościu do Boston, to jest bardzo fajny port. Albo gdzieś tutaj blisko, który jest najbliżej? Do Bostonu chyba, albo do Portsmouth. Idź sobie gościu tutaj. Powiedziałem, idź sobie gościu tutaj. Okej. Okay. Do Bostonu. Nie możesz dojść tutaj, ha? Czy ty musisz pójść do Nowego Jorku? Bo to jest... Port jest chyba niedobry, czy co tu jest? Serio? No dobra, to pójdź do Nowego Jorku. I musisz iść do Nowego Jorku. To jak widzimy, porty są tylko niebieskie, a te zielone porty to chyba nie są przystosowane do naszych statków oceanicznych. To źle, bo brakuje nam żarcia. I teraz poniesiemy straty, bo wujek Timo tego nie zauważył. Hurra! Okej. Wycofujemy się tutaj, za 38 dni, za dwie tury będziemy w Oswego, które produkuje, to wszystko załatwione. Okej, okay, następna tura. Tak naprawdę jeszcze musimy sobie zrobić... Nie mamy reinforcement, tylko bardzo słabe. Opcje militarne, czy możemy coś kupić? Artylerię możemy kupić. Soldier training, tak, to. Chcę ekstra żołnierzy chcę. Tak jest. Lake Erie Flotilla, na tego nie chcemy. Czy chcemy kupić jakieś działa, mamy to w dupie. Polityczne, czy chcemy więcej milicji? Sure, jasne, weźmiemy więcej milicji, to nas tanio kosztuje. I następne, zrobimy następną turę i zobaczymy, co jest grane. Do zobaczenia.